Cześć, ja nazywam się Andrzej Gnowski. Pracuję w firmie Convision, twórcy serwisu SMS API i od 8 lat wysyłam SMS-y. I generalnie chciałem się dzisiaj, ponieważ Artur zaprosił mnie i poprosił, żebym powiedział właśnie o tym, jak zrobić fajne kampanie SMS-owo, żeby powiedzieć o tym narzędziu, więc skupię się dzisiaj na tym narzędziu. I nie będzie nudno, myślę, słuchajcie. Postaram się, żeby było kilka konkretów. I bardzo fajnie, że się tak się udało, że po Szymonie mówię, bo Szymon zrobił bardzo fajną prezentację, powiedział wam jakby o tym wszystkim, co robić, a ja wam powiem oczywiście jakiś wycinek, jak to robić, tak? Poczekaj, że mam po prostu narzędzie, którym można robić fajne rzeczy. Okej, potwierdzę to dokładnie to, o czym Szymon mówi. Słuchajcie, ja dzisiaj dokładnie tak widzę komunikację marketingową wszelkich marek, tak? Tak wygląda, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że nie wiem, to może być fajna metafora do internetu. Chcecie sobie, szukacie jakiegoś, powiedzmy, produktu z elektroniki. I kto z was, widząc taki ogrom reklam, wybierze firmę Maxell? Bo ona jest przecież tu, nie widzicie? Przecież jest, nie? Widać jak na dłoni. Słuchajcie, jak nasza jakby idea, co nas napędza, to jest to, że dostarczamy narzędzie, żeby nie szeleścić, dobrze. Tak? Okej. Słuchajcie, to, co nas napędza, to jest to, żeby stworzyć narzędzie, żeby jak z takim komunikatem dotrzeć dokładnie tu, bo to jest taka pani, to nie widać dokładnie, ona stoi. Odpowiedź jest bardzo prosta, słuchajcie, a szczególnie dzisiaj, kiedy wszyscy mamy w kieszeni smartfon i właściwie poruszamy się tak, prawda, ulicami i tak dalej, więc zaglądamy sobie do komórek non-stop, tam siedzimy, słuchajcie. I oczywiście jest mnóstwo bardzo, bardzo fajnych narzędzi mobilowych, aplikacje, pusze, przecież maile odbieramy na smartfonach teraz, generalnie wszystko, tak. Jest product placement w aplikacjach, który też fajnie działa czasami i tak dalej, to jest fajne. Natomiast my jakby opieramy swoje działania na tym takim starym narzędziu, jakim jest SMS, bo to już jest 22 lata i to jest, musicie myśleć troszeczkę inaczej niż myślę, że jakby może się wyobrażać, jakby może przed wami się rysować obraz SMS-a, słuchajcie, to jest tak jak na przykład z zegarkami, każdy ma zegarek, to jest jeden z pierwszych zegarków na rękę i one sięgają XIX wieku, końcówki chyba, pierwsze zegarki na rękę, a słuchajcie, a to jest najnowszy smartwatch Huawei'a, przepraszam. A jesteśmy dorośli, w ogóle jest już późno. Huawei'a, najnowszy, słuchajcie, widzicie tę różnicę, nie? To jest 200 lat prawie różnicy, słuchajcie, a dzisiaj najnowsze zegarki, żeby nie było, że to jest ściema, to oczywiście, że jest. Jest taki zegarek, czemu nie przeskoczył? O, jest. Tam po prostu możecie sobie włączyć dowolną tarczę, która wygląda oldschoolowo bardzo, tak? I generalnie podobnie jest, jeżeli myślimy o narzędziach komunikacji i urządzeniach, tak? Mogą być nowoczesne urządzenia, ale one cały czas pokazują na wskazówkach godzinę. Tak, słuchajcie, tak z telefonami, one zawsze służyły do rozmów, od kiedy pamiętamy, zostały stworzone, tak samo z komórkami, od zawsze one służyły do rozmów i do wysłania SMS-ów i to będzie. To już jest taka, no, przywara, która zostanie z tą komórką już do końca, tak? To jest taka klasyka. Nie bójmy się w takim razie korzystać z tego narzędzia. Dlaczego nie? Słuchajcie, no jest, mówię, 22 lata później, a my zauważamy u siebie znaczny wzrost i z roku na rok wysyłek wiadomości SMS-owych. Dzisiaj byliśmy na kongresie online i mam taką dygresję, że zauważam, że ludzie do nas sami podchodzą. Już nie ma takiej sytuacji, że my zapraszamy do stoiska, tylko ludzie rzeczywiście sami widząc, czym się mniej więcej zajmujemy, podchodzą, bo są już zainteresowani. To już wytwarza się taka świadomość, mimo wszystko 20 parę lat później, że ten kanał jest okej, on działa. Zresztą możecie myśleć sobie, że dobra, może tak, może nie, ale przecież rynek weryfikuje każde narzędzie. No to co jeśli powiem wam, że taka firma używa SMS-ów przecież, tak? Do weryfikacji cały czas. Wyłączyli to powiadomienia z kalendarza, my zrobiliśmy wtyczkę jakby coś, ale przeczytałem ostatnio, że w Ameryce ruszają beta testy kampanii SMS-owych przy AdWordsach. Ponieważ Google podobno ma problem taki, żeby dotrzeć z AdWordsem na mobile'a, więc stwierdził, że po prostu będzie wysyłał SMS-y z reklamami na taką usługę. To jest na razie testowane w Ameryce, ale generalnie pokazuje jakiś trend, tak? To też wysyła SMS-y przecież, nie? Taka firma mała. To też. Kolega na przykład logował się z kilku urządzeń, przepraszam, na jedno konto swoje
I w pewnym momencie, zanim się zalogował, dostał SMS-a z kodem i była prośba o przypisanie kodu, ponieważ mogło być włamanie na twoje konto. Dlatego takie zabezpieczenie. I słuchajcie, myśląc oczywiście o komunikacji SMS-owej, marketingu SMS, wcale oczywiście nie mam na myśli takiego spamu, takiego shitu, który chodził parę lat temu strasznie. To nie jest komunikacja SMS, to jest po prostu spam jak każdy inny. Idea, która tutaj troszkę nawiąże do tego, o czym Szymon mówił, która za nami idzie, która ma napędzać naszą komunikację z klientem, w naszym przypadku jest określona bardzo prosto. To jest permission marketing, czyli po polsku marketing za przyzwoleniem, czyli komunikujemy się z tymi odbiorcami, którzy ewidentnie wyrazili na to chęć, którzy zostawili nam swój numer telefonu po to, żeby otrzymać informację. I stąd wynika na przykład prosty fakt, który jak tak uprościmy sobie to, że bardzo mocno zachęcamy do zbierania własnej bazy numerów, aniżeli do wysyłania wiadomości do zakupionej bazy, bo teoretycznie prawnie ona jest okej, my mamy prawo wysyłać, ale ci ludzie się nie spodziewają od nas informacji i natychmiast traktują to jako spam i znowu kolejny komunikat, który odrzucam, którego nie chcę. I podam wam teraz kilka takich case'ów, jak to robią na przykład w Polsce. Pierwszy, dość często powtarzany przeze mnie daily, ale on pokazuje wam, jak prosto można zebrać własną bazę numerów. Po prostu daily to jest taka drogeria. I oni przy kasie zapraszają do wypełnienia ręcznie karteczki takiego formularza, gdzie podajemy swoje imię, nazwisko, mail, telefon i PESEL, żeby to potwierdzić. I oczywiście zgoda prawna, że wyrażam zgodę i tak dalej, podpis. I słuchajcie, jak to sprawdziłem jakiś czas temu, to oni przez 4 miesiące potroili sobie bazę odbiorców. I z tego się nikt nie wypisuje, a SMS-ów wysyłają dość sporo, maili też. Proste zapraszanie do wypełnienia kartki, czyli kartka, długopis i mamy numer telefonu, jak najbardziej. Działa? Działa. Można zrobić to troszeczkę bardziej, powiedzmy, nowocześnie, tak? Zrobić tak Cardio Watch. Nie, czy znacie ten startup Cardio Watch? Bardzo fajna rzecz, polecam wam. To generalnie chodzi o to, że mamy zegarki, które komunikują się z systemem i jeżeli coś jest nie tak, to my dostajemy powiadomienia, czy SMS-owe, czy coś dzwoni. Nasz lekarz również oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna rzecz. I oni zostali zaproszeni do pytania na śniadanie, tak, do telewizji śniadaniowej i zorientowali się o 7 rano, że przydałoby się, bo chcą to jakby udostępnić szerszej ilości osób, więc poprosili, zadzwonili, napisali maila chyba do biura obsługi o 7 rano, czy można by im włączyć numer odbiorczy, więc my włączyliśmy numer odbiorczy i na wizji w przeciągu 10-minutowego wystąpienia został podany numer, że jeżeli ktoś chce sobie potestować, no to na 4488 proszę wysłać SMS o treści tak i wtedy my skontaktujemy się z tobą i wyślemy ci ten produkt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, 10 minut czas antenowy, 1200 zgłoszeń w ciągu jednej godziny. Wiadomo, szerokie dotarcie, bo telewizja, ale fajna rzecz, która pokazuje, że ludzie nie boją się wysłać, zgłaszać się choćby poprzez SMS-a, tak? Nie musi to być jakiś landing page, bo przeważnie też pamiętajcie, że ten produkt dopasowany jest do grupy docelowej ludzi starszych, którzy no niekoniecznie mogą chcieć, umieć klikać tak, myszką. Tak teściu mówił zawsze mój, że nie, mogą nie trafić myszką w monitor, także może być tak, nie? Kolejny case'ik to jest Answer.com. Answer.com ma zintegrowane SMS-y, oczywiście wysyła maile i tak dalej, zbiera sobie bazę odbiorców przy każdym zamówieniu. To jest taka naturalna rzecz, którą można robić mając sklep internetowy i to jest fajne. Natomiast jest taki case jeden z Black Friday z zeszłego roku. Wyciągnąłem go, bo zaraz będziemy mieli znowu Black Friday, to tak o. I oni po prostu wysłali prostego SMS-a z linkiem do landingu, gdzie można było się zapisać. I słuchajcie, 30 tysięcy osób otrzymało SMS-a, CTR 3%. Pamiętając o tym, że to było rok temu, że tam połowa miała smartfony i tak dalej, nie wszyscy internet, uważam ten wynik za całkiem niezły. Natomiast co jest ciekawe, to jest konwersja wyższa o 124% względem innych kanałów jakby wejścia na tą stronę internetową. Dlaczego tak jest? Dlaczego z maila jest niżej? Dlaczego, nie wiem, z banera reklamowego jest niżej? To jest bardzo proste. My, na przykład porównam to do maila, bo to jest najprościej. My, słuchajcie, żeby zrobić zakupy w sklepie internetowym, mail podać musimy. Ja mam 3 skrzynki mailowe. Mam normalną swoją, na którą się komunikują z moimi znajomi, wszyscy i tak dalej. Mam firmową i mam jedną taką właśnie do nazwijmy to spamu, tak? Do sklepu internetowego, do jakiegoś forum, gdzie potrzebuję coś się dowiedzieć i tak dalej. Tam podaję tą trzecią skrzynkę. I więc my musimy mieć jakiś mail, który musimy podać. A jeżeli sklep pyta nas o numer telefonu, ponieważ chce się z nami kontaktować SMS-ami, wtedy my bardzo świadomie, tego nie musimy robić, wtedy bardzo świadomie podajemy ten numer telefonu i dlatego jesteśmy bardzo świadomymi odbiorcami.
Dlatego taki pik, jeżeli chodzi o konwersję. Ok, kolejna rzecz, co zrobiła taka firma Kupony. Bardzo prosto. Odpalili sobie taką aplikację na tablecie, postawili dwie dziewczyny w centrum handlowych, które chodziły i zagadywały do ludzi, co robią, a co chcą kupić i tak dalej. I na przykład pytali pana, co pan chciałby kupić dzisiaj tutaj w centrum handlowych, pan mówi, że on by chciał powiedzmy dżinsy, no to pan, dziewczyny mówią, a to mamy taki rabacik do Big Stara, jeżeli jest pan zainteresowany, to poda pan swój numer telefonu, wyrazi zgodę oczywiście na komunikację i dostanie SMS-em kod, który może być zrealizowany przy zakupie dżinsów, po które i tak pan przyszedł. No i efekty były takie, że średnio 180 kodów dziennie było wysłanych i co ważne, 80% najemców tych sklepików chce powtórzenia takiej akcji. Czy im się to spodobało? Sprawdziło się. Okej, okay, wszystko jest fajnie. Ale możecie dalej mówić, dobra, okej, fajnie, ale to są polskie firmy, w ogóle to w Polsce, to my patrzymy na zachód. To, co idzie z zachodu, z Ameryki do nas przychodzi, to na to patrzymy. Okej, no to wróćmy do tego Ubera. Kolega, słuchajcie, pojechał na wakacje, założyciel naszej firmy. Marek pojechał sobie w lipcu na wakacje do Ameryki. Poleciał, wysiadł z samolotu, zainstalował sobie Ubera, żeby to sprawdzić, jak to działa i tak dalej, bo my w Gliwicach nie mamy Ubera. Niech ktoś z Ubera, to ja chcę w Gliwicach Ubera, jakby coś. I słuchajcie, po zamówieniu Ubera wybrał mapkę, dostał zwrotnie SMS-a z prośbą od kierowcy Natana, żeby podał numer wyjścia, przy którym jest, żeby szybciej dojechać. Więc Marek odpisał odpowiedź przyszła, okej, już jadę. I po jakimś czasie, ponieważ on wiedział, chciał sprawdzić, czy to kontaktował się z tym Natanem, z tym kierowcą, czy nie, wysłał kropkę. I dostał zwrot informacji natychmiast, że przepraszam, ale nie możemy się teraz kontaktować z swoim kierowcą, może zadzwonić i tak dalej. Czyli jest to automat wpięty. Czyli Uber postawił po prostu na komunikację SMS-ową, tak żeby to przyspieszyć i nie kombinować, czy ktoś ma internet, push nie dojdzie, nie wiadomo. Jest aplikacja przecież gotowa, przez aplikację trzeba zamówić. Mimo wszystko po prostu komunikuje klienta SMS-em. Słuchajcie, wczoraj siedziałem sobie, kończąc tą prezentację i dostałem SMS-a od Credit Agricole. I pomyślałem sobie, że wrzucę wam to tutaj, żeby pokazać wam jeszcze jedną rzecz ciekawą. Ja kiedyś coś brałem na raty i stąd Credit Agricole ma moje dane. I słuchajcie, dostałem takiego SMS-a, że Andrzeju, wspieramy twoje marzenia, wejdź na dedykowaną dla ciebie stronę. I tutaj jest adres rzeczywiście dedykowany. creditagricole.pl łamane przez Andrzej Ognowski. Trzeba podać hasło. Ja sobie wszedłem na tą stronę, podałem hasło, dostałem fajny landing przygotowany dla mnie elegancko. Tam się scrollowało i było fajnie, tam był taki suwak jeszcze, że można sobie tą ratę kredytu, którą oni mi tutaj chcą wepchać, wyliczyć i tak dalej. A na samym dole był formularz, żebym podał numer telefonu. Trochę głupie, nie? No i to jest właśnie tak, można zrobić bardzo fajne rzeczy, tak spersonalizować komunikat, no ale brakuje kropki nad i, to jest taka głupota, przecież mają mój numer telefonu, tak? Więc słuchajcie, można korzystać z jakiegokolwiek narzędzia, z SMS-ów i tak dalej, ale byle robić to mądrze, byle robić to z głową, a przede wszystkim nie robić tego na siłę. Ponieważ no jest wiele firm, które do nas przychodzi i no myślę, że przynajmniej połowa, jeżeli nie większość osób, my od ping-pongowujemy, no bo oni mówią, dobra, to jest fajne, ale no my nie mamy takiej formy komunikacji, nie mamy jak zbierać numerów, a nie chcemy kupować bazy. No to okej, nie ma problemu. Mamy wielu partnerów, których zachęcamy, żeby się udali w takim razie i tak dalej, nie zmuszam nikogo do tego, bo uważam, że to jest głupota, żeby zmuszać kogoś do wysyłania SMS-ów, bo są fajne. Są fajne, ale jeżeli jest na to potrzeba. I teraz wracając jakby do idei smartfona i tak dalej, tego narzędzia, które cały czas mamy przed sobą, pokażę wam taki case, jak SMS gdzieś tam się mieści, ale jako jedno z wielu narzędzi i jakie rzeczy można robić. Wyobraźcie sobie panią Kasię, która siedzi przed komputerem, pani Kasia przegląda sobie internet, dostaje maila ze swojego sklepu z promocją na buty, klika w link, w linku zaszyty jest jej adres mailowy, czy tam jej ID jakieś, więc wchodzi na aplikację, powiedzmy, czy na sklep internetowy, obojętne, i system wie, ok, pani Kasia kliknęła w link z mailingu, dobra, i teraz pani Kasia przegląda buty. No i przegląda, pani Kasia mówi, fajne buty, no ale przecież muszę przymierzyć. Więc dwa dni później jadąc do centrum handlowego, wchodzi do sklepu, jest świadomą użytkowniczką, więc tą aplikację odpala, ma przypomnienie, otwórz swoją aplikację naszego sklepu, wtedy możemy dostarczyć ci lepsze, większe rabaty i tak dalej, ponieważ tam są beacony, więc ona odpala sobie aplikację, system natychmiast wie, że pani Kasia przyszła do sklepu, po beaconach dokładnie wiadomo, w którą półkę sobie przegląda i tak dalej, że stoi przy tych butach, stoi i wychodzi ze sklepu, nie kupując tych butów.
Wtedy system, ponieważ wie, że jakby opuściła strefę beaconów z tego sklepu bez dokonania zakupu, więc wysyła SMS-a z informacją: Pani Kasiu, specjalnie dla Pani, tylko dzisiaj rabat 20%, powiedzmy 10% więcej na te buty. No i powiedzmy, Pani Kasia, happy end, wraca do sklepu i kupuje buty. I tak działa dokładnie system Sunrise, który stworzył HG Intelligence, i ja opowiadałem Wam o sklepie Gino Rossi. Tak to działa, słuchajcie. Oczywiście ten punkt wejścia na stronę może być różny. Tu dostałem screen od Jarka Królewskiego, jak wyglądał pik wejść na aplikację mobilną sklepu internetowego po wysłaniu SMS-ów. Tutaj widzicie, że są K tutaj. Ja to prosił mnie, żebym zamazał, więc nie mogłem powiedzieć ile, ale to były no, tysiące, tak? Więc generalnie ten pik działa. SMS-y działają, ludzie wchodzą, ok. I potem, kiedy ja z Jarkiem rozmawiałem, on mówi: tutaj instaluj sobie aplikację, poklikaj po niej, coś tam porób. I potem wysłał mi screen z tego systemu i to wygląda mniej więcej tak. Ja, słuchajcie, ściągnąłem aplikację z Google Playa, zarejestrowałem się na ten adres e-mail mój, nie podając Facebooka, nie podając nic, i to jest podobna rzecz, o której mówił Szymon przed chwilą. Wszystkie dane zostały tutaj wyciągnięte, to jest zdjęcie z LinkedIna, tu są moje pewnie linki do moich sociali, kim jestem, jak długo pracuję, gdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest wyciągnięte, fajnie. Ale więcej, tutaj widzicie logi, co ja robiłem. I to było 40 minut po tym, jak zainstalowałem aplikację. I te logi, to będzie słabo, bo mi komputer nie domaga, ale o właśnie, ale to leci cały czas. Ich było bardzo dużo. Wszystko. Gdzie kliknąłem, w co kliknąłem, jak otworzyłem. Było tak, że dzwonił do mnie Jarek, mówi: słuchaj, a jeszcze zapisz się do newslettera. Ja mówię: dobra. I szukam po tej aplikacji, gdzie jest ten newsletter, i za chwilę dostaję pusha, ale na stronie www. No to okej, to wchodzę na stronę www, zapisałem się do newslettera, znowu push, dzięki. Słuchajcie, i to właśnie potwierdza to, jakie daje możliwości, jakie są dzisiaj możliwości, tak? Są systemy, które śledzą dokładnie, co robicie, wiedzą o was wszystko, i teraz wyobraźcie sobie, jakie narzędzia możecie wpiąć i jak możecie wejść w interakcję z użytkownikiem. Zjadło mi slajda jednego, sorry, ale chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Mamy taki system, niedawno wdrożyliśmy. Jeżeli klikniemy w link w SMS-ie, który dostaliśmy, jest taka, kurczę, może wam pokażę to, sorry, ale to ja wam to odpalę inaczej w takim razie. Chciałem wam to pokazać, bo bardzo fajnie to wygląda. Jest system, który pozwala na wyświetlanie, jest jakby jeden link, a 1000 możliwości, słuchajcie. Chodzi o to, że możecie sobie badać, kto wszedł na, znaczy inaczej, gdzie ktoś kliknął na nasz link, jaki ma system operacyjny, i pokazywać mu inną stronę. Ja wam to już pokażę. Już mam to. Okej. Może zróbmy tak. Bo mi się tu włączy od nowa, więc wam pokażę to w ten sposób. Okej. Chodzi o co? Zobaczcie sobie. Jest kliknięcie na link. Tutaj jest sprawdzana, jaki jest system operacyjny. Jeżeli jest iPhone, to odkierowaliśmy go na tą stronę. Ok, jeżeli jest Android na przykład lub nie iPhone, znaczy nie iOS, to idziemy dalej. Tutaj sprawdzamy geolokalizację. Jeżeli jest z Gliwic, bo tak sprawdzaliśmy, wtedy leci tutaj i wtedy w zależności od pogody, jaka jest w Gliwicach, w tym momencie wyświetlamy mu tą stronę lub tą stronę. Jeżeli natomiast nie jest z Gliwic, sprawdzamy, czy ten klient już u nas był. Jeżeli jest powracający, wyświetlamy mu tą stronę. Idziemy dalej. Jeżeli nie jest, jest nowym klientem, no to sprawdzamy, czy jest piątek. Jak jest piątek, to wyświetlamy to, jak nie jest piątek, to wyświetlamy to. I oczywiście to jest tylko jakaś część tych filtrów. Natomiast generalnie popatrzcie, jakie są możliwości w tym momencie. To jest prosty SMS, a to, co dostanie człowiek po kliknięciu w link na przykład w takim SMS-ie, może być uzależnione dokładnie, gdzie stoi, jaka jest pogoda i czy jest facetem, czy kobietą na przykład, bo takie możliwości też są. Okej, to wróćmy sobie do tego. Bo ja już właściwie kończę. Tylko obawiam, no właśnie, tego się obawiałem. Dobra. Generalnie puentą tego, co chcę wam powiedzieć, jest przede wszystkim to, że SMS jest fajny. Zobaczcie, jakie daje możliwości. Jest prosty, więc można go bardzo prosto wpiąć w jakąkolwiek, tak naprawdę, jakiekolwiek narzędzie. Byle robić to z głową. I potem tych możliwości jest multum i kampanie mogą być naprawdę nie tyle nawet skuteczne, nie tyle efektywne,
to efektywne, co efektowne. I takich kampanii wam serdecznie życzę. Dzięki wielkie.